Dzień dobry! Z tej strony Piotr Janczar. A to jest Janczar on Trip. Jeszcze nie tak dawno namawiałem was na przejażdżki bez celu i dla przyjemności. Ale umówmy się. Trudno bawić się dobrze, wydając tyle pieniędzy na paliwo. Cóż nam pozostało? Metoda pinta palce? Otóż kochani, nie. Jak to mawia mój majster. Lepiej słabo jechać, niż dobrze iść. Tak, to rower. Może nieco cofamy się w rozwoju, w końcu rower wynaleziono 69 lat wcześniej niż samochód, ale na tej zmianie możemy tylko zyskać. Przede wszystkim pieniądze. Ja swój jednoślad znalazłem na śmietniku, zainwestowałem 200 zł i proszę bardzo, jaki piękny. Hamulec mam tylko jeden, ale kiedyś słyszałem, że przedni jest niebezpieczny, bo przy gwałtownym hamowaniu można przelecieć przez kierownicę. Posiadając rower, zyskujemy też zdrowie i kondycję. Jednak wydaje mi się, że najbardziej lubimy tak zwaną kolarską beztroskę. Trochę chodnikiem, trochę asfaltem, czasem na czerwonym. Przecież nie mamy tablic rejestracyjnych i nikt nas za to nie złapie. Czy może być lepiej? Co gdyby pedałowanie było wyborem, a nie koniecznością? Okazuje się, że już w latach 70. Włosi rozwiązali ten problem, tworząc Piaggio Bravo. Super Deluxe! Jest to motorower, czyli jak sama nazwa wskazuje, połączenie motocykla i roweru. Główka pracuje. Mój egzemplarz pochodzi z 1979 roku, a numer seryjny włoskiego dowodu rejestracyjnego kończy się na 420. Z tego co wiem, jest to wersja eksportowa na amerykański rynek. Posiada stacyjkę jak w Ursusie, prędkościomierz wyskalowany w minach, kierunkowskazy, świetnie wyposażone kufry oraz tak jak w Mercu, sprężyny w kanapie. O oponach z białym paskiem chyba nie muszę wspominać. Jednak crème de la crème, jak to mówią Włosi, to hybrydowy napęd. Z jednej strony łańcuch napędzany siłą mięśni i rowerowy wolnobieg, a z drugiej pasek napędzany dwuosobowym silnikiem o pojemności 50 cm sześciennych i bezstopniowa przekładnia. Muzyka dla moich uszu i ten zapach. Spalanie? Według katalogu 160 miles per gallon, czyli around 1,5 litra na 100 km. Jednak czym są te wszystkie informacje przy uśmiechu na twarzy, który potrafi wywołać ta maszyna? No dobra, od tego uśmiechania się zgłodniałem. Pomyślałem sobie, że niczym Tatarzy z legend, którzy podobno umieszczali kawałek wołowiny pod siodłem, aby ta zyskała na miękkości dzięki jeźdźcowi rytmicznie ubijającemu mięso swoim ciężarem, sam przygotuję jakąś potrawę w drodze. Niestety, konstrukcja kół motoroweru uniemożliwia użycie ich jako miksera do ciasta. Jaka jest główna wyższość motoroweru nad rowerem? Ten piękny dwuosobowy silnik, który jest zarazem źródłem ciepła. Zapytałem znajomego szefa kuchni, co mogę wrzucić na ten motoryzacyjny ruszt i zaproponował mi skrzydełka z kurczaka. Pomyślałem jednak, że zbliża się majówka, sezon grillowy, więc cóż, jak nie klasyka, giętań kaszanka. Nie pozostało nam nic innego, jak za pomocą folii aluminiowej umieścić ten pakunek na rurze wydechowej. Cyk. Cyk. Proszę państwa. Jak od tego?
Piotr Janczar, człowiek, który wniósł grillowanie na salony. To znaczy do salonu. Ciepłe. Ale pachnie. No, trzeba odpakować. Och, kochani. Czy ktokolwiek wątpił w to? Ale ciepłe. Że to wyjdzie. Ojejku. Jak to paruje. Jaka kaszaneczka. Och, podsumowując, kochani. Motorower. Preciosa z grilla. Jak to mówią Włosi. Wyborowe towarzystwo. Taki piesek, tak, też dostaniesz. Czy może być lepiej? Ketchup w sumie by się przydał. Tak, może być jeszcze lepiej. Na hasło kaszanka dostaniecie 20% rabatu w moim sklepie wonsy.com.pl. Zapraszam. Dziękuję za uwagę.